Na początek kilka słów wyjaśnienia. Prawnicy niemieckiej gazety dla Polaków, wydawanej w Polsce, Fakt, wysłali w kilka miejsc i także do mnie pisma procesowe, żądając zadośćuczynienia za to, że w jednym tchem wymieniłem Fakt, CDF i Axel Springer, mówiąc o hitlerowskich korzeniach tych mediów. Fakt, wyraziłem się nieprecyzyjnie, bowiem nie jestem idiotą i wiem, że gazeta Fakt powstała w 2003 roku, a więc Fakt jako tytuł nie może być związany z czymkolwiek, co mogłoby się kojarzyć z nazizmem, poza firmą, która go wydaje, Ringer Axel Springer, a wcześniej Axel Springer. Ja przypomnę dla tych, którzy mają słabe wiadomości z historii albo nie odrobili lekcji z czasów II wojny światowej, że Axel Cezar Springer urodził się w 1912 roku. W czasie III Rzeszy był już dziennikarzem, prawcy lokalnej, ale dziennikarzem. I teraz możemy się zastanowić, czy można było być dziennikarzem w III Rzeszy, nie służąc w jakikolwiek sposób systemowi III Rzeszy. To pytanie, na które warto będzie może i w sądzie odpowiedzieć. I drugi fakt. Trzecia żona pana Axela Cezara Springera, Anne Marie Alsen Springer, była córką generała SS Wernera Lorenza, człowieka w procesach norymberskich skazanego na 20 lat więzienia za zbrodnie dokonane w czasie II wojny światowej. To tylko kilka faktów, które warto podać gazecie Fakt i prawnikom gazety Fakt dla wyjaśnienia, dlaczego kilka komentarzy temu tak ostro wypowiedziałem się o niemieckich mediach w Polsce. Podkreślam jeszcze raz, nie jestem idiotą i nie mogę wprost kojarzyć tytułu Fakt z nazistowską przeszłością, bowiem tytuł Fakt narodził się w 2003 roku. Więc jeżeli ktokolwiek został wprowadzony w błąd takim skrótem, to przepraszam. Natomiast nadal uważam, że niemieckie media w Polsce wydawane przez wydawnictwa powiązane z Axel Springer i redakcję CDF mają haniebne, brunatne karty w swojej przeszłości. I czy w świetle podanych teraz informacji Państwo nadal chcecie mi wytoczyć proces? Bo jeżeli tak, to będzie to bardzo ciekawy proces. Proces polskiego dziennikarza, pozwanego przez niemieckie media w Polsce, któremu niemieckie media w Polsce chcą zamknąć usta. Będziemy mieli proces przeciwko niemieckiej cenzurze w polskich mediach. Ja na ten proces wtedy Państwa wszystkich zaproszę, poinformuję, gdzie będzie się odbywał i będziemy wspólnie starali się odpowiedzieć na pytanie, czy media w Polsce ciągle są polskie, czy też mają już przedstawiać tylko niemiecką rację stanu. Może dojdzie do takiego faktu, że i o NSDAP nie będziemy już mogli mówić w Polsce, bo Niemcy będą czuć się dotknięci, a niemieckie gazety polskojęzyczne będą wytaczać nam procesy. Swoją drogą spuszczam zasłonę milczenia nad tchórzostwem prawników kilku firm, którzy w te pędy pospieszyli z przeprosinami wobec redakcji Fakt. Jeszcze raz mówię, nie miałem na myśli samej redakcji Fakt. Miałem na myśli wydawcę, pieniądze, które płyną do tej redakcji. To, że obszczekują mnie dziennikarze tej gazety, trudno. No cóż, trzeba zasłużyć na te niemieckie pensje płacone w złotówkach. Ale to, że polscy prawnicy są tak tchórzliwi i pod byle pozwem Axel Springer padają na kolana, to już mnie trochę dziwi.
Wreszcie przedstawiono projekt ustawy reprywatyzacyjnej, która ma być wprowadzona do parlamentu i uchwalona. Uważam, że jest to dobry projekt. Przede wszystkim jest to projekt, który ukróca wszechwładzę ludzi handlujących roszczeniami. Ukróca proceder i zawód handlarzy roszczeniami. To bardzo ważne. Od uchwalenia tej ustawy reprywatyzacyjnej, za którą wielkie dzięki panu wiceministrowi Patrykowi Jakiemu, z podziwem przyglądam się zresztą pracy tego młodego człowieka, także w komisji reprywatyzacyjnej. Tak należy działać. To napawa mnie wielką otuchą. Natomiast w ustawie reprywatyzacyjnej jest kilka bardzo przytomnych zasad. Po pierwsze, o zwrot nieruchomości mogą ubiegać się tylko spadkobiercy, prawni spadkobiercy, a nie handlarze roszczeń. Po drugie, odszkodowania będą wypłacane w obligacjach, a nie w naturze. Będą sięgać 20-25% według projektu. Tak więc skończy się proceder wyrzucania biednych ludzi na bruk. Być może zakończy się też afera prywatyzacyjna, reprywatyzacyjna, choć w to, szczerze mówiąc, już trochę wątpię. I jeszcze jedna zasada, która jest bardzo ważna przy ustawie reprywatyzacyjnej. Otóż roszczenia będzie można zgłaszać tylko rok po wejściu w życie ustawy. To także uporządkuje wreszcie kwestie własnościowe, które przecież 70 lat po wojnie w Polsce ciągle rozgrzewają emocje. Nie wiem, jak powiedzieć o następnej rzeczy, bo ona jest już tak paradoksalna, jak z opowiadań Rolanda Topora. Oto pan minister Szyszko, minister ochrony środowiska, jedzie przed organy europejskie, bo nie chcę mi się już ich wymieniać, bo to jest nudne, przed organy Trybunały Europejskie uzasadniać, dlaczego w Polsce dokonuje się higienicznego wyrębu drzew w Puszczy Białowieskiej. W Puszczy, która zresztą na tym obszarze, na którym dokonuje się wyrębu, jest objęta normalnym gospodarowaniem leśnym. Oczywiście już mówiłem o tym, że jest to walka z kornikami i jak się nie wyrąbie drzew, to jedno drzewo zarazi 30 następnych i tak dalej. I teraz pan minister Szyszko jedzie tam wyposażony w opracowania naukowe, w opinie znakomitych naukowców. Rozmawiałem niedawno z panem profesorem Sową, wybitnym fachowcem w tej dziedzinie, który klarował mi po raz kolejny zresztą sprawę Puszczy Białowieskiej. I jedzie tam i cóż. I organy europejskie są głuche, kompletnie głuche na tego typu argumenty. One już wiedzą, co mają sądzić. No i oczywiście zakazują wyrębu drzewa w Polsce. Czy czasem nie chodzi o to, żeby zniszczyć polski przemysł meblarski, który staje się coraz większą konkurencją dla firm europejskich, który staje się już wręcz potęgą w Polsce? Zakaz wyrębu drzew w Polsce, zakaz pozyskiwania gospodarczego drzewa w różnych lasach, bo to na razie mamy do czynienia z Puszczą, a za chwilę także w Lasku Wolskim w Krakowie zakażą wyrębu czegokolwiek. I tak las za lasem będzie zakaz wyrębu, tylko po to, żeby polski przemysł meblarski rozbić, żeby wyeliminować konkurencję. Skąd my to znamy? Ile już gałęzi polskiego przemysłu zostało tak zniszczonych przez konkurencję europejską, która wsuwa do kieszeni eurokratów spore zaliczki na poczet przyszłych sukcesów. W niedługim czasie zajmę się także branżą futerkową, zwierząt futerkowych, hodowli zwierząt futerkowych, bo w tej dziedzinie odbywają się wręcz kryminalne manewry różnych organizacji ekologicznych. Aktywiści tych organizacji wdzierają się na fermy, prowokują zdarzenia, które potem filmują. Trwa cała kampania służąca temu, żeby w Polsce zakazać hodowli zwierząt futerkowych. Dlaczego? Dlatego, że również w hodowli zwierząt futerkowych jesteśmy w Europie potęgą. Więc mamy jeszcze kilka dziedzin, w których rzeczywiście nasza gospodarka działa dobrze i jakoś tak się dziwnie składa, że w każdej z tych dziedzin następują interwencje europejskie i interwencje ekologów.
Interesujące. Z innej beczki. Pan prezydent, jeszcze nie sam, ale ustami swojego rzecznika, pana Łapińskiego, ogłosił, że raczej nie ujawni treści aneksu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Przy okazji wyszło na jaw, że już od 2015 roku, od końca 2015 roku, Służba Kontrwywiadu Wojskowego wysyła do Kancelarii Prezydenta pisma z prośbą o oddanie tego dokumentu. Dokument nie zostaje oddany, kancelaria nie chce go ujawnić i zachodzi pytanie, dlaczego. Rodzi się wiele spiskowych naturalnie wyjaśnień tego faktu. Sam pan prezydent jest sobie winien. Jeżeli nie występuje, nie mówi klarownie, dlaczego nie ujawni treści tego dokumentu, to będą się mnożyły przypuszczenia. I jedno z przypuszczeń, które sam mam w głowie, mówi o tym, że w aneksie opisana jest metoda lokowania pieniędzy na zagranicznych kontach. Gdyby ta metoda dziś została upubliczniona, wiele osób z naszej sfery publicznej, wielu polityków, ale także oficerów służb, miałoby kłopot, bowiem wyszłoby na jaw, jak lokują pieniądze za granicą. W ogóle chciałbym, aby polscy politycy przed wyborami składali deklarację bardzo prostej treści. Nie posiadam żadnych kont za granicą. Nie wpłacam swoich pieniędzy za granicę. Oczywiście mogliby wtedy kłamać, ale w momencie, gdyby udowodniono im takie kłamstwo, natychmiast traciliby mandat posła, popadaliby w niesławę. Prawda, jakie to proste, a jak dużo wzbudzi emocji. Nikt, żaden z polityków na ten temat nie chce profilaktycznie nic mówić. Pan redaktor Piotr Nisztor napisał bardzo dobry artykuł w tygodniku Gazeta Polska. Artykuł rozszerzający to, o czym mówiłem w jednym z poprzednich komentarzy. Pamiętacie Państwo, mówiłem o zagadkowym Borysie, noszącym pseudonim Tomek, o panu S., który wyłudzał fundusz operacyjny w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Mówiłem wtedy o tym dosyć szczegółowo. Sprawa odbiła się szerokim echem. Powstał artykuł, który bardzo jasno opisuje mechanizmy tej sprawy, więc musimy pójść dalej i zapytać, czy kilku biznesmenów, o których wtedy w komentarzu mówiłem, więc pan z branży paliwowej, pan z branży gier hazardowych i pan z branży zarządzania firmami, który teraz pracuje w jednym z mediów publicznych, czy ci panowie nie planują grubszej operacji? W tym kontekście bardzo ciekawa jest historia budowy oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie, gdzie konkurowało konsorcjum turecko-włoskie oraz Warbut. Wygrał Warbut i kulisy tego, jak ten przetarg został rozstrzygnięty i kto miał największy wpływ na rozstrzygnięcie tego przetargu, także są niezwykle intrygujące i tylko z pozoru są odległe od sprawy, o której mówiłem poprzednio. Warto przyjrzeć się działalności kilku osób, które występują i w artykule pana Nisztora i w tym, co będzie działo się dalej, bo w ten sposób dobra zmiana ustrzeże się pierwszej poważnej afery, która właśnie zaczęła wisieć nad tym już rządem i nad tymi politykami. Prawdopodobnie większość z nich nie ma nawet pojęcia, o co chodzi, ale doradzałbym, żeby się zainteresowali branżą hazardową i tym, co będzie proponowane do uchwalenia w najbliższym czasie. Bo sprawa rzeczywiście jest niezwykle interesująca i będę o niej informował dalej. W sprawie Magdaleny Żuk, w której Państwo odsądzili mnie od czci i wiary, mówiąc, że staram się wykpić gładkimi słowami, powiem, że natrafiłem na nowe okoliczności, które trochę przeczą takiej bardzo spiskowej tezie. Oto hotel, w którym przebywała pani Magdalena w Egipcie, jest własnością małżeństwa
z ludzi z Europy, jeszcze nie będę podawał ich personaliów, bo proszono mnie o to, żebym tego nie robił, którzy mają, osoby te mają około 12 hoteli, bardzo porządnych, w których dbają o standardy i raczej trudno jest spodziewać się, żeby w tym hotelu mogło dojść do czegoś, o czym ci państwo by nie wiedzieli, a ci państwo zarzekają się, że nie mają żadnej informacji, żeby tam stało się coś złego. Badam wątek narkotykowy, bo jest on najbardziej interesujący w tej sprawie. Wątek podziemia narkotykowego z Dolnego Śląska. To jest sprawa rozwojowa. A to, że psioczę na prokuraturę w Jeleniej Górze, a pośrednio na Ministerstwo Sprawiedliwości, no to sami państwo sobie odpowiedzcie, dlaczego. Mamy połowę października, w sprawie właściwie nic nie drgnęło. Wokół tej sprawy coraz więcej znaków zapytania, dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości nie może zajmować się tylko zwykłym public relation. Musi tą sprawę wyjaśnić. Skoro się powiedziało A, trzeba powiedzieć B. Trzeba powiedzieć też, jakie trudności stwarza Egipt naszym śledczym. Bo to będzie uczciwe. Nasz ulubiony pan George Soros, który już dobiega 90, ma chyba 87 skończonych już lat. Według wywiadu, którego udzielił jednej z amerykańskich gazet, zainwestował w fundacje działające na rzecz otwartego społeczeństwa 18 miliardów dolarów. Pytanie, skąd miał te pieniądze i pytanie, jak te pieniądze dziś działają, jak działają także w Polsce na rzecz budowy społeczeństwa otwartego. Bo na razie to przejawem takiej działalności to jest postawa Gazety Wyborczej, w której pan Soros już ma współwłasność, i postawa Fundacji Otwarty Dialog, która nie wiadomo, czy formalnie dostaje pieniądze od Sorosa, ale działa jak najbardziej po myśli multimilionera o węgierskich korzeniach. Trudno zresztą powiedzieć, na czym pan Soros zbił tą swoją bajeńską fortunę. Oceniany jest na jakieś 23 miliardy dolarów. W jego oficjalnych życiorysach możemy znaleźć tylko, że był traderem finansowym. Co to znaczy traderem finansowym? Spekulantem po prostu, na spekulacjach, na tym, że biedni tracili, bogaci się bogacili. Na tym chyba pan Soros zarobił największe pieniądze, a dziś poucza cały świat na temat tego, jak ma wyglądać społeczeństwo. Panie Soros, może już tylko herbatka, paciorek i spanie, co? A nie jeszcze chęć pouczania wszystkich, jak mają żyć. Pan już w swoim życiu narobił sporo. I zobaczymy, jak na szali dobrego i złego kiedyś to będzie ocenione. Ale dziś niech pan nas nie uczy, jak budować szczęśliwe społeczeństwo. Arcybiskup Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, udzielił wywiadu katolickiemu ponoć, chociaż trzeba się coraz bardziej dopytywać, czy rzeczywiście jest to katolicki tygodnik, tygodnikowi powszechnemu, udzielił wywiadu i w tym wywiadzie stwierdził, że jeżeli ktoś z jego diecezji, jeżeli jakiś kapłan z jego diecezji pójdzie na manifestację antyemigrancką, to zostanie przez niego suspendowany. A teraz pytanie, czy dziennikarze Tygodnika Powszechnego coś przekręcili, czy może coś nadinterpretują, czy może coś naciągnęli, czy też ksiądz arcybiskup po prostu nie pomyślał. Rzeczywiście największym problemem polskiego kościoła jest antyemigrancka postawa niektórych księży. A czy przypomnieć panu, czy przypomnieć księdzu arcybiskupowi kilka głośnych spraw dotyczących polskiego kościoła, jak choćby wystąpienie księdza Krzysztofa Haramsy, który przyprowadził swojego kochanka Pedro na konferencję prasową i zrobił słynny coming out. Czy o tym mam przypomnieć panu księdzu arcybiskupowi? Bo ksiądz arcybiskup, jak widzę, za największy problem uznaje antyemigrancką postawę księży. Ja oczywiście nie jestem od tego, żeby oceniać arcybiskupów, ale też nie jestem od tego, żeby ślepo schylać głowę i kłaniać się
przed purpuratami, kiedy wygadują głupstwa. To tylko ludzie. I wreszcie byłem niedawno w Gorlicach, w Beskidzie Niskim. Spędziłem trochę czasu z bardzo mądrymi ludźmi, między innymi z pewnym profesorem, który obiecał mi przysłać prezentację mówiącą o tym, jak widać korupcję w krajobrazie. Zresztą pan profesor M., jak zgodzi się ujawnić swoje nazwisko, to oczywiście wybitny specjalista, to oczywiście ujawnia to nazwisko. Pan profesor prowadzi znakomite badania, które nazwał Zapis korupcji w krajobrazie. Twierdzi, że wystarczy spojrzeć na krajobraz i już widać, gdzie zostały uruchomione lewe pieniądze, gdzie działa korupcja. Dlaczego często nasze miasta i miejscowości wyglądają tak szkaradnie i dlaczego ta nowa architektura jest tak wstrętna, dlaczego tak dewastuje nasze miasta. Niestety widzę codziennie w Krakowie postępy tej dewastacji, ale miastem, które zostało całkowicie zniszczone właśnie przez korupcję w krajobrazie, jakbyśmy to nazwali, jest Zakopane. W Zakopanem doszło do tragicznych wręcz rzeczy i gdy przyjeżdżacie teraz do Państwa Zakopanego, proszę pójdźcie na Antałówkę u wylotu ulicy Bulwary Słowackiego. Zobaczycie, jak korupcja i zniszczenie postępuje. Jak można zniszczyć wspaniałą przyrodę, cudowny krajobraz, pakując tam rzeczy, za które ktoś zapłacił. Zapis korupcji w krajobrazie. I tak kończę ten dzisiejszy przegląd tygodnia, który właściwie jest taką krótką przebieżką przez różne sprawy i różne tematy, ale czasem po prostu warto jest zebrać garść takich historii i opowiedzieć je w jednym miejscu, bo wtedy rodzi się refleksja nad tym, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Nadchodzi jesień, jest coraz więcej czasu na czytanie, na myślenie, więc zastanówmy się, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w wyjątkowym kraju i jesteśmy wśród wyjątkowych ludzi, wśród Polaków, ale nie możemy tej szansy zaprzepaścić. To jest być może ostatnia szansa Polaków w najnowszej historii. Dlaczego tak sądzę, to już w następnym tygodniu opowiem. Pozdrawiam. No i na koniec zostawiłem kilka rzeczy, które są rzeczywiście warte szybkiego omówienia. Z wizytą w Polsce przebywał znany demokrata, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Spotkał się z panem prezydentem Andrzejem Dudą i potem pan prezydent Andrzej Duda z promiennym obliczem wygłosił takie oświadczenie kurtuazyjne, w którym jednak stwierdził, że będzie się starał, aby Turcja zbliżała się do Unii Europejskiej. No bardzo to ciekawe. Ciekawe szczególnie w kontekście wydarzeń na Bliskim Wschodzie. A tam nie dzieje się dobrze. Jak można się było spodziewać, zaraz po referendum niepodległościowym w Kurdystanie nastąpiło zaognienie sytuacji na pograniczu Iraku i Kurdystanu. Armia iracka oraz milicje szyickie z Bagdadu weszły do Kirkuk i do rejonu Kirkuk. Doszło do walk z peszmergami i według oświadczenia Masuda Barzaniego, prezydenta Kurdystanu, zabitym peszmergom kurdyjskim milicje szyickie obcinały głowę. Bardzo to smutne. Walki wybuchły także w okolicy Szengal, w okolicy, gdzie mieszkają jazydzi, o których dużo pisałem i mówiłem. Milicje jazyckie wyparły stamtąd peszmergów kurdyjskich. No naprawdę ten kocioł zaczyna znowu wrzeć i zaczynają się dziać tam rzeczy niebezpieczne, szczególnie niebezpieczne w kontekście tego, co my wszyscy chcemy zrobić. Bo trwa nasza akcja pomocy dla Karakusz. Zebraliśmy już ponad 250 tysięcy złotych. Macie Państwo na moim kanale klip promujący tą akcję. Oglądajcie go i rozsyłajcie do swoich znajomych. Warto to zrobić. My się nie wycofamy. Nawet jeżeli będzie trwała tam znowu wojna, to kończąc pierwszy etap naszej akcji, pojedziemy tam, zawieziemy transport
darów i sfilmujemy wszystko to, co zostało odbudowane dzięki waszej aktywności, dzięki waszym pieniądzom. I w ten sposób wywiążemy się ze wszystkich zobowiązań wobec was, którzy wpłacacie pieniądze. Już dziś możecie śledzić zapis kolejnych działań na stronie Fundacji Orla Straż, gdzie są Bartek Rutkowski zamieszcza kolejne zdjęcia, kolejne filmy. Widać, na co idą nasze pieniądze. A na sam koniec my sami pokażemy, co się z tym wszystkim dzieje. No niestety w Dolinie Niniwy znowu rozgorzał konflikt. I to w wielu miejscach konflikt zbrojny, który może znowu dotrzeć do tego umęczonego Karakusz i do leżącego niedaleko drugiego miasta chrześcijańskiego, które nie zostało zajęte przez państwo islamskie, do Al-Kusz, gdzie też byłem, gdzie nawet pewnego roku spędzałem święta Wielkiej Nocy, niezapomniane święta Wielkiej Nocy, bo w niezapomnianej scenerii wśród niezapomnianych ludzi i cudownych zabytków, starszych niż polska państwowość. Jedyną optymistyczną informacją, jaka nadeszła z Bliskiego Wschodu, jest informacja o zdobyciu dotychczasowej stolicy państwa islamskiego Rakki, w większości przez oddziały kurdyjskie. W ten sposób państwo islamskie straciło już Mosul i Rakkę, czyli straciło największe miasta. Nie jest ciągle dobite i zastanawiam się, czy istnienie państwa islamskiego nie jest na rękę Arabii Saudyjskiej, Stanom Zjednoczonym i Izraelowi. Bo państwo islamskie może być pobite już w ciągu paru dni. Ale dlaczego nie jest? Jakie rachuby tam ciągle trwają?